Siemaneczko, z tej strony Agramaty i witam z kolejnym odcineczką na moim kanale. Jak dzisiaj wspomniałem w Turce, po tytule dzisiaj kolejna taka ciekawa mapa, która ma ciekawe elementy w sobie, którą po prostu wam chcę omówić, to macie nazwę tej mapy. Specjalnie zaczynamy tutaj z początku, bo usłyszycie typową muzyczkę. Mapa jest oczywiście niemiecka. Macie nazwę mapy, linku nie będę dał, bo po co, skoro po nazwie sobie nią znajdziecie. Mapę omawiam pod względem takim, nie czy mapa jest dobrze wykonana, czy nie, bardzo ma bardzo fajne rzeczy, fajne obiekty, fajne jakieś fabryki, takie duperele. I po prostu stwierdziłem, że mapa jest bardzo ciekawa, a może ktoś lubi takie mapy, a nie umie znaleźć, to po prostu to nagram. Mapkę znalazłem, właśnie pochodzi, na niej popatrzyłem, mówię, mapa jest, kurczę, no mega, mega, mega fajna. Tam jest, no, wypadałoby coś nagrać, tak? Z niej. Tu mam jakieś takie logo, nie wiem o co tu chodzi, to jest, nie wiem jak wygląda, jak herb. Tam jakieś zdjęcie tej mapki, takie mało zachęcające, ale wierzcie, w grze to lepiej wygląda. Słyszycie tę muzykę? Jak ktoś pamięta, na Piłody Go w 13 też się chodziła, była muzyka, ale inna, ale też muzyka. Klikamy start. Wchodzimy na mapę i co mamy? Chyba jaką nazwę sobie pijemy. I sobie patrzymy na całą mapę, mamy na przykład psa. A mam strasznie mało sposób, mapa jest bardzo wymagająca, ale mniejsza. Tam jest tak, tu się znajdujemy. Jak zaczniemy z tą mapą? Chyba zaczniemy od tyłu. Dobra, zaczniemy to sobie z górki, spadamy, posiadamy jakieś pola. No nic tu ciekawego nie ma, bardzo fajny klimatyczny mod. Na polskie mapy wymaga wygląda moim zdaniem. Co mamy tutaj dalej? No tak, tutaj nie ma nic zachęcającego, tam jakieś skupy budynki, jakiś chyba ratusz jest, ale nie wiem co to jest, a nie, tu skup wełny, tak to wygląda. No ciekawe, ciekawe, nie powiem, że nie, a gdzieś się zbugowałem. Fajne uliczki, fajne latarnie. Tu nic takiego ciekawego nie ma, powiem szczerze, są szyny kolejowe. Bo tutaj pociągi są bardzo fajne, mosty klimatyczne jak najbardziej, fajnie to wygląda. Ale żeby nie było, to ogólnie na tej mapie mamy tak. Na tej mapie jest potrzebny mod Global Company. Nie mam go zainstalowanego, mamy mnóstwo skupów, jak widzicie. Jak komuś jednego mi się nie chciał robić. Mamy tu zmienione ikonki. Mamy tu bardzo dużo jakichś ziemi do sprzedawania. Jakiegoś piasku, jakiś no, nie wiadomo czego. Jakiś tutaj, kurczę, cementu. Mój apart bardzo, bardzo że tak to miałem, no, rozbudowane, no, tak, że lubię takie mapy, inne oprawy, to naprawdę ta mapa jest dla niego. No i co posiadamy, to takie smaczki, proszę państwa, proszę. Czy mamy to na innych mapach? Szczerze, pierwsze co widzę w farmingu. Posiadamy jakiś domek i tu możemy sobie co najlepsze wejść. Tu nie ma kolizji, patrzcie. No niech mi ktoś powie, że to nie jest mega, no moim zdaniem to jest takie pierwsze, no, zaskoczenie samo dla mnie, bo no tego obiektu nie widziałem jeszcze. Tu mamy zakończenie mapy, też fajnie, takim szlabanem. Albo nie zakończenie mapy? Chyba nie. Możemy tu nadal iść, kurczę, ta mapa jest taka rozbudowa. Ło, Boże. Panie, tu wszystko jest rozbudowane, to normalnie wolno iść. Jakieś zamki, jakieś takie duperele. Powiem szczerze, w szoku, że takie coś w farmingu można zrobić. Kręte drogi, górzysty teren, tu mamy dalszą jakby tą część tych, no, wodociągów, nie wiem jak to ująć. No i tu się nam sobie mapa już skończy. No i mamy takie góry, fajny klimat taki, ale my sobie z tego pospadamy, no bo to nam trochę średnio potrzebne jest. Pójdźmy tam, gdzie byliśmy przed chwilą, a byliśmy gdzieś chyba tutaj, tak, bo tu wchodziliśmy. I tu jeszcze mówiłem, tak, tak, tu byliśmy. Tak to wygląda, jest naprawdę fajnie. Mamy też pociąg, który jest zmieniony, nie jest to pociąg oryginalny i ma dźwięki fajne. I słychać, że to pociąg jedzie. Nie jest to pociąg oryginalny, ma dużo wagonów, też fajnie. Jakieś takie domki, czy tu właśnie nie było pusto, jakiś skup mamy. Bardziej nie wiem, co przypomina z cementem, jakieś takie te, no nie wiem, może się mylam. Jak najbardziej, okej, mamy też to wszędzie nazwy ponazywane, naprawdę też plus za to. Co my tu dalej mamy? Mamy jakieś pola, łąki, wiadukty, wiadomo. Tam jakieś kurcze, chyba tu są, tu wolno kasowo kupić zwierzęta, typu krowy i świnki. A tu sobie chrumają. Dobrze mi się wydaje, że to handla zwierzętami, czy nie dobrze? Chyba nie. Mamy jakieś takie gospo, raczej statyczne, ale fajnie, mamy tutaj
traktorka jakąś, przyczepeczkę, kronę, mamy rozrzutnik, wszystko w kronę poszli, bo to jednak niemiecka, mamy tu widlaka jakiegoś, chłopak, który z tym widlakiem będzie tu łoperował, bo nie ma innej opcji, tak, tak. Mamy tutaj, to już gdzieś widziałem, ale trochę widziałem podobne, ale nie takie same. Na jakimś mapie to widziałem, jest fajnie to wygląda, o, bez tej cimnicy będzie o wiele lepiej, moim zdaniem, by to bardzo widać, no. Kozak, mamy tutaj jakichś sąsiadów, no tych sąsiadów jest tu pełno. No mega to wygląda, powiem szczerze, no typowa wieś, że coś się dzieje, są jakieś inne obiekty, a nie jak na apach, że to wszystko to samo klepane, to mamy jakąś budowę, no mega budowa fajnie wygląda, no patrzcie. Niby są obiekty w większości, po prostu, które wiemy, ale no, proszę państwa, to. Dźwięki na tej apie są. To jest no kozak, tu zaśpiwko, nie? Mówię, to jest, kurde, no naprawdę zaskakuje mnie etapa, bo jestem w szoku po prostu, jak to nagrałem, nie? No nie jest taka reakcja, jak wymówiłem, po prostu jestem w szoku, jakieś krzyże, jakieś kapliczki. Oczywiście no to też jest piękne, tam jest sklep jakiś. Dinner chyba bardziej, nie kojarzę tego, mamy też, właśnie, co wam po co powinienem powiedzieć? Ogień, animacja ognia. W balonie. No nie powiecie, że to nie jest kozak, no moim zdaniem mega fajnie, wreszcie, gdzieś są rowery zaparkowane, nie tylko auta. Są takie niby duperele, ale moim zdaniem, no dzięki tym duperelom, klimat jest o wiele lepszy. Pójdźmy sobie tutaj, tu mamy zamek. Do zwiedzania, wiecie, jakieś stare obiekty są. Widzieliście zamek farmingu? Taki, że wolno jakby, wiecie, ale pozwiedzać. No ja nie, to jest jakiś problem z drzewem, ale to mniejsza. Zamek, który to po prostu pewnie można sobie turyści to pozwiedzać, no, tak w górach. No, jak dla mnie kozak totalny, nie? Tu mamy jakieś takie, ale jakby to jest teraz, tak wygląda. Są też oczywiście ludzie stojący tacy, jakieś to Suzuki, też inne. Mówię, to nie jest, tu jakiś gość robi grilla. Naprawdę to na pomoc, jak to się tyle godzin, że no, doceniam. Tu mamy jakiś tartak, też fajnie, animacja dymu, możemy sobie drzewko sprzedać. Fajnie to wygląda, fajnie rozbudowane, jakieś, o, fajna ciężarówka, fajny model. Chłop tu jedzie. Tutaj magnitka oryginalna, ale fajnie wygląda, jak ona tu, wiecie, jakby w ruchu jest, że coś robi, spoko, naprawdę spoko. To mnie te pola bolą, na tych polach jest tak bez klimatu, no ale za dobrze by było. To mamy też takie fajne duperele, które rozmaicają ten klimat tej mapeczki. Pójdźmy sobie tutaj, posiadamy skup. Jeszcze te X13 to były takie te... Wszystko ma dźwięk, jak robi. To jakieś autko podjechało pod coś, no też fajnie to wygląda, naprawdę jest okej. Tu jest trigger, bo ja nie mam chyba Global Company, to wszystko mi się dzieje. Mamy tutaj stację BP, fajnie to wygląda, oczywiście ludzi i skutera, no mówię, fajnie, coś tu się dzieje, a nie, że wszyscy wymarli, bardzo, bardzo na plus. Tu mamy fajną animację, kręcić to. Tak to wszystko wygląda, jest w porządku, jest dobrze. Mamy statki, które przede wszystkim pływają, nie są statyczne, też spoko. Wszystkie te statki po prostu się ruszają, a nie tylko stoją, jest jak najbardziej okiś. To no, tych statków jest pełno, mapa wymagająca, bo po moich FPS-ach na razie 60, ale no, są u mnie spadki, jak chodzę. Powiem szczerze, o mnie w tej całej mapie chodził, bo tu jest tyle do omawiania, to szok, to jest bardzo fajne. Taka droga pod, no, na polskich, w mieście, u mnie ktoś występuje. Szkoda, że ktoś właśnie nie ma w tym, w innych mapach polskich. Bardzo, bardzo by to mega się przydało. O Jezu, zbugowałem się. O, żyję, jak miło. Kolejny skup. Mam szczerze, no te skupy są takie mega, że no nie wiem co powiedzieć. No to jest tyle obiektów na te skupy, że po prostu nie wiem od czego zacząć. Co tu prezentować? Powiem po prostu jak to, no pochodzę to z górą pokażę, tak? No, jakiś pociąg kolejny, który ze skupu coś wywozi, jakiś skup belek, która czy no... Co ja tu mam więcej mając, mówię, no bo wiecie, sami sobie sami zobaczycie, bo naprawdę warto, fajny most. A oczywiście ruch uliczny jest dodany, no, no te, nie, te, które są chyba, te, które są zmienione na trawy na pewno. Patrzcie. Lidl. Autobusy jeżdżące. Ciuchcia jeździ przez miasto. Zatrzymują się auta. Nie powiecie mi, że to nie jest jedna z lepszych map na farminga. Nie powiecie, że nie. Patrzcie. Naprawdę jestem pod wrażeniem, nie? I autobusy jeżdżące. Autobus przede wszystkim wydaje dźwięk, gościu w nim siedzi. Coś się dzieje i trąbi na nas, na autobus nie jest taki, o. Posiadamy Lidla. Też fajnie, niemiecki sklep oczywiście.
Te kamyczki, no ciekawe, ciekawie. Gosiu, do śmieci coś opróżnia. Wózki są. To wygląda jak normalny, jakby wrał sklep. Kolejne jakieś pociągi, które po prostu sobie tak stoją, jakieś starsze. Może już nie rzeczące na te, ale stoją. Ło! Dźwiękanie pociągi. Powiem szczerze. Peron. Czy to nie jest kozak? Naprawdę są, po prostu są zachwycony tą mapą. Burger King. Proszę, tu znajdziemy McDonalda na 100%, założę się. Amerilla Burger Kinga. Powiem szczerze, no. Te osiedle domki są fajne, żeby jakaś kolejna, kurczę. Jakieś takie, wiecie. Jakiś gość, który ma, wiecie, sprzedaje jakby kruszywa, z niej jakieś szklarnie. No. Nie mogę być zachwycony. Naprawdę, mapa. No, przepiękna. Najbardziej mnie właśnie ten. O! Tutaj słyszymy dźwięk wody, gdzie tam woda płynie. Jakiś stop. Autobus się zatrzymuje i będzie odjeżdżał stąd. Nie powiedz, że to będzie odjeżdżał. Nie powiedzcie, że nie. Serio, jak on tu odjeżdża, to kozak totalny. Oczywiście DLC Alpine prezentacja. Też ciekawie. Jakiś gościu siedzi na sobie na tym przystanku. O, Wysys Brazer, dzień dobry. Drugi autobus jedzie. A mówię, nie, może ten statyczny po prostu, może ten nie jeździ, no. Poza to był. Nie, ten chyba nie idzie po prostu tak, bo to jest inna osoba, co chyba prowadzi autobus. Kolejna stacja. Tu zmieniamy gdzieś oponę na stację w sam raz. To mamy, wiecie, takie ala coś. Burger Kinga. To jakiś stragan. Jak w środku jakiegoś ryneczku. Mega. Po prostu mega. Po prostu nie no, mega. Kościół. Bijące dzwony. Bardzo fajnie. Fajne po prostu modele, których dawno nie widziałem nigdzie. Rozkład jazdy. Znaczy ten dzisiaj drukuje bilety. Tak, ja rozkład jazdy. Jakiś gościu, którego się nie było. To nie widziałem go jeszcze dzisiaj. Jakieś pamiątki, duperele. No. Jakby jaką polską mapę z takimi obiektami, to powiem szczerze, najlepsza mapa by była. Tu są wielkie blokowiska jakieś, wiecie, korporacje pewnie. Mówię, tu wszystko jest. To jest wszystko. Balon to latający, tam chyba już byliśmy. Tam mamy kolejne jakieś, kurcze, fajne obiekty, jakieś pewnie skupy, jakąś fabrykę, czegoś. BP, czy tu już byliśmy, możemy iść sobie może tu bardziej, z tą dróżką. Czy coś tu będzie jakiego ciekawego, czy już nie. Jakiś ala bar. Coś w tym stylu. Mapa ma mod season, bo ma takie drzewa innego koloru, tak mi się jak wydaje, że to jednak mod season pewnie działa. Ale nie posiadam mod season, to wam nie pomogę. Tu mamy sklep z maszynami. Bardzo fajny. Mamy starsze John Deere, jakiegoś kombajna, którego naprawiają. Też nie jest nudny ten sklep. Jakieś wały, mówię, fajne rzeczy. Rondo. Pług jakiś ala. Powiem szczerze, no. Na pewno wolną godzinę mi umawiać, nie? Jakaś plaża jest. Jakaś plaża jest, wiecie, taka typowa plaża, nie? Brakuje tu ludzi z tej zboczonej mapy, tych dziewczyn, co? O, są dziewczyny. naprawdę kozak, nie? Po prostu te dziewczyny są piłkę chwyta, no. Dawno tak, no nie widziałem takiej mapy zrobionej dobrze po prostu, nie? I na statek się wchodzi, no mapa ma wszystko, morze, kurde, góry. No taka mapa to prima sort, panie, ja bym brał autobusy, auta stojące, no. Ogólnie nie ma zbytnio gospy w ogóle, są jakieś tam maszyny na statek, ale to nie będę mówił, to jest bardzo fajne, autostrady niemieckie. No, autostrady też nie widziałem na żadnej mapie. Tam, tu statki pływają, tam już nie będziemy nic szli, bo tam nic ciekawego jeszcze nie znajdziemy. Tu możemy iść sobie obok, bo tutaj coś może być ciekawego, jakiś statek. No i tu mamy koniec mapy raczej, tam już nie możemy dojść. Tu są jakieś ala maszyny. No, tu jest taki jakby mince na jakieś budowanie gospa, tak to wygląda. Tu jest jakiś, tu jest ten targ, tu chyba dzisiaj byliśmy. Albo i nie? Chyba nie byliśmy. Więc mówię, no, mapa jest bardzo fajna, co? Jeżeli wam się podobał, się nie czek, zostawcie apeczkę w górę, do końca się, na razie, cześć!